Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk i zapraszam Was na test chińskiej, bezprzewodowej opaski z możliwością odtwarzania muzyki. Sprawdzi się dla biegaczy, dla, nie wiem, osób, które śpią gdzieś w jakichś środkach komunikacji publicznej albo po prostu do spania w domu. Nie wiem, czy jest jakaś marka, na to jest napisane Enjoying, ale to chyba nie jest marka. W każdym razie kilka słów o niej. Opaseczka przyjechała do nas tak naprawdę w foliowej reklamówce. No nie ma tu żadnego opakowania, nie ma też co na nie liczyć, ale usprawiedliwi to cenę, o której za chwilę. Poza opaską przewód króciutki USB na micro USB, no niestety, ale ładować będziemy ją dość rzadko, więc nie będzie to wielkim problemem. No i taka dosłownie minimalna instrukcja obsługi, takie najważniejsze informacje. Zestaw kupiliśmy za niespełna 15 zł, 15 zł, więc pamiętajcie o tym przy dalszej części tego testu. Spójrzmy dosłownie chwilkę na to, jak ta opaska wygląda. Jak wygląda? No jak normalna opaska. Ale jest wykonana z całkiem przyjemnego materiału, miły w dotyku, naprawdę nieźle leży na głowie, trzyma się na swojej pozycji, też nie wywołuje nadmiernego pocenia, to latem, ale jest to urządzenie, które raczej posłuży zimą i tutaj spisuje się bardzo dobrze, bo naprawdę fajnie ogrzewa tę część, którą przykryje, czyli uszy, czyli gdzieś tam płat czołowy. No ja jestem zachwycony, bo poza tym, że wyglądam dość śmiesznie, bo to raczej urządzenie dla, nie wiem, osób z długimi, fajnymi włosami, nie dla łysych gamoni jak ja, to sprawdza się naprawdę dobrze. Oprzycia po obu stronach, no nie są może jakiejś najwyższej jakości, ale też nic tutaj się nie rozpruwa, nie rozpada. Mimo iż tam pochodziłem w niej, pobiegałem, troszeczkę poćwiczyłem, nic złego absolutnie się z tym nie stało. Na froncie mamy wbudowany malutki moduł, taki właśnie elektroniczny, Bluetooth z jakimś akumulatorkiem, plus 3 naszyte normalnie jakby nićmi przyciski, play, pauza, plus i minus. Działa, włącza się tędy, da się zmienić utwory, naciskamy sobie takie jakby na czole i bez problemu Spotify czy inna aplikacja wykona nasze polecenia. Od tego odprowadzone gdzieś tam będą w środku już przewodziki do słuchawek, bo w środku wbudowane są takie zwykłe, stare jakby słuchawki płaskie, okrągłe, które zazwyczaj są pewnie w takich, nie wiem, klasycznych słuchawkach nausznych, obudowane tą gąbeczką, pianką. Tutaj są one same w sobie włożone do środka, do opaski. No i tam spoczywają w takich jakby naszytych kieszonkach. Nie ruszają się tam za bardzo, ale jednak ważne będzie to, żeby dobrze dostosowały się do Waszych uszu, bo to będzie miało duże znaczenie na to, jak opaska będzie grała. O tym za chwileczkę. Na wewnętrznej, tylnej stronie mamy z kolei specjalnie zostawioną taką dziurkę, taką ciekawą, która umożliwi nam po prostu złapanie za przewodziki i wyciągnięcie zestawu słuchawkowego. Wówczas producent upiera się, że materiał jest jak najbardziej zdatny do prania, w co wierzę, no ale jednak bałbym się, że ta część elektroniczna gdzieś tutaj uległaby uszkodzeniu. No w każdym razie naprawdę nie ma wstydu, materiał jest, tak jak mówię, całkiem przyjemny. No założę, no wiadomo, że będziecie się śmiać, bo wyglądał będę dobrze. No jest to przede wszystkim dla takich osób z bujnymi fryzurami jak ja na pewno stworzone, ale no cóż, testuję, żebyście Wy nie musieli, a naprawdę będziecie mogli kupić, bo już Wam mówię, jak to wszystko działa. Mamy tutaj wbudowany przede wszystkim moduł Bluetooth 5.0 i on naprawdę fajnie, szybko, błyskawicznie i bez żadnych zerwań łączy się z telefonem. Więc dla biegacza czy dla kogoś ćwiczącego na zewnątrz myślę, że jest to informacja kluczowa. Telefon gdziekolwiek może być, w ręku, w kieszeni, w plecaku, gdzie tylko sobie życzycie. Nie musicie się martwić tym, że słuchawki będą Wam wypadały z ucha, bo jak opaskę założycie na głowę, to już macie pewność, stabilność, że tutaj nic się nie stanie. Nawet podczas jakiegoś, nie wiem, przewrócenia się, no to wiadomo, zwykłe wokołuszne słuchawki mogłyby ulec uszkodzeniu. Wokołuszne na pewno, znaczy douszne na pewno by gdzieś wypadły. Można sobie coś zrobić z krzywdę z uchem. A tutaj mamy naprawdę całkiem bezpieczną konstrukcję, która poza wiatrem czy zimnem osłoni nawet również nasze czoło właśnie przed jakimiś zadrapaniami czy w przypadku, nie wiem, przykrych sytuacji, urazami. Te słuchawki, które są na dwóch stronach opaski, można leciutko sobie tak, o,
dotykiem, że tak powiem, ustawić, żeby były mniej więcej na tym punkcie, gdzie ucho wewnętrzne u Was akurat się gdzieś tam znajduje. I to jest ważne, bo tak jak wspomniałem, będzie bardzo mocno wpływało na to, jak urządzenie gra. Ale jeszcze zanim o tym, to powiedzmy, że 2 godziny odtwarzania zużyło mi 10% baterii. Producent zapewnia, że do 10 godzin, na 3/4 głośności ja akurat słuchałem, do 10 godzin na jednym naładowaniu można wytrzymać spokojnie, jestem w stanie to uwierzyć, myślę, że można nawet ten wynik przebić. Co więcej, ładuje się w 2 godziny. No ten akurat czas ładowania, w związku z tym, że jest to zwykłe micro USB, no jest może nieco długi, ale przy tym, że gra 10 spokojnie, a może nawet ciut dłużej, to jest zupełnie akceptowalny. Wracając do tego, jak gra właśnie, bo to będzie kluczowe, naprawdę jest tu całkiem przyjemny dźwięk, ciepły, jest delikatny basik. Na pewno to jest to urządzenie, które zagra lepiej niż słuchawki douszne za 20, 30, 40, 50 zł, to na 100%. Ma jakąś taką po prostu, dzięki tej konstrukcji, tej opasce, która troszeczkę nas izoluje, przyjemną barwę dźwięku. Mamy delikatny basik. Oczywiście tutaj największym problemem jest sytuacja, w której zaczyna się wiele dźwięków naraz. Wtedy to robi się troszeczkę chaos i mniej sympatycznie, ale za 15 zł to uwierzcie mi, że do biegania, do ćwiczenia, czy nawet do snu sobie włączyć jakiś podcast bądź muzykę, to jest to jakość naprawdę, wierzcie mi, bo dużo rzeczy tych słuchowych testowaliśmy, bardzo zadowalająca. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo po pierwsze mamy tutaj słuchawki, po drugie mamy tutaj urządzenie, a raczej, no nie wiem, część garderoby, która po prostu jest praktyczna zimą, w wietrzne dni czy nocą. Natomiast minus tego urządzenia jest taki, że nocą jednak, jeśli byśmy mieli sobie odsłuchiwać coś, no to osoba, która by leżała gdzieś obok w łóżku, będzie nieco słyszała to, co dzieje się, to, co macie odtwarzane, bo słuchawki niestety, mimo już skierowane teoretycznie są do ucha, no to w drugą stronę również tego dźwięku z siebie sporo wydobywają. Nie mają też oczywiście jakiegoś super odcięcia od otoczenia tej, natomiast jedni uznają to może nawet za plus, bo biegnąc, czy jadąc na rowerze, czy spacerując, wiemy mniej więcej coś się dookoła dzieje. Nie ma żadnego szumu w przerwach między utworami, nie ma pisków, nie ma jakichś nieprzyjemnych rozłączeń. Tak jak mówię, jakość dźwięku za 15 zł to jest absolutna, moim zdaniem, rewelacja jeszcze w tego typu ciekawym gadżecie. Co więcej, ta firma, ten sklep na AliExpress ma też urządzenia takie właśnie Bluetooth w postaci czapek z daszkiem, czapek tradycyjnych. No jest tam tego troszeczkę i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja naprawdę tą opaskę mogę polecić wszystkim, którzy mniej więcej czegoś takiego szukają. Nie zawiedziecie się za taką cenę na 100%. Gwarantuję. Chciałbym powiedzieć nazwę urządzenia, ale no nie jestem pewien, więc powiem to, co jest napisane na karteczce. Wireless headband, czyli bezprzewodowa opaska z napisem Enjoying. Faktycznie Enjoying jest nam w stanie zapewnić. Jest tutaj sporo radości, przyjemności i mimo już wyglądam głupio, to czuję się w niej naprawdę dobrze i znalazłbym tutaj zastosowanie dla wielu osób uprawiających różne aktywności fizyczne. 15 zł, mam dzisiaj burzyk, do zobaczenia. Jest git. No i tyle.